Pewna szóstka przyjaciół mieszkająca w Nowym Jorku podbiła serca milionów widzów na całym świecie. Serial komediowy Przyjaciele, który emitowany był w latach 1994-2004, stał się popularny do tego stopnia, że wielu fanów do dziś marzy o tym, by wypić filiżankę kawy w przytulnym Central Park. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę szlakiem przyjaciół i pokażę Wam, które miejsca naprawdę istnieją w Nowym Jorku, a które zostały stworzone na potrzeby serialu. Zaczynamy! Może to dziwić, ale Przyjaciele bardzo rzadko byli filmowani w Nowym Jorku. Poza ujęciami fasad budynków, plan filmowy zlokalizowany był w studiu Burbank w Kalifornii. Po sukcesie pierwszego sezonu, który realizowany był w studiu Stage 5 w Warner Bros., Przyjaciele zostali przeniesieni do studia Stage 24, które po zakończeniu całego serialu określone zostało mianem The Friends Stage. W takim razie, co zobaczyć będąc już w Nowym Jorku? Koniecznie musicie odwiedzić budynek, w którym znajdowało się mieszkanie Moniki, Rachel, Chandlera czy Joeya. Tutaj możecie jedynie zobaczyć fasadę budynku, ponieważ wnętrza obu mieszkań wybudowane były w studiu w Los Angeles. A czy zastanawialiście się kiedyś, jak ogromne jest mieszkanie Moniki? Mieszkanie wybudowane jest na scenie. Cały plan filmowy zbudowany jest na scenie z otaczającą go publicznością. Przez co zewnętrzna ściana mieszkania jest dużo szersza niż tylna, a przez co daje to miejsce na dodatkowe kamery bez potrzeby przearanżowywania mieszkania. Typowe nowojorskie mieszkanie to jest około 80 m kwadratowych, natomiast to filmowe Moniki znajdowałoby się gdzieś w przedziale od 110 do 140 m kwadratowych. Skąd w takim razie wiemy, gdzie tak naprawdę znajduje się mieszkanie przyjaciół? W odcinku ten z zaproszeniami w sezonie czwartym Rachel dostaje zaproszenie na ślub Rossa i na kopercie widnieje adres 495 Grove Street. A wszystkie ujęcia zewnętrzne budynku to adres 90 Bedford Street. Warto zauważyć, że ten budynek nie posiada również ani dodatkowych balkonów, ani charakterystycznego okna typowego dla mieszkania Moniki. W odcinku ten z nowym mózgiem Joeya I'm getting a new brain! Zostaje również ujawniony adres mieszkania Phoebe. Jest to 5 Morton Street, apartament 14. Kawiarnia, w której filmowi przyjaciele spędzali większość czasu, niestety nie istnieje. W 2014 roku, w 20. rocznicę serialu, na krótko pojawiła się jej replika w Nowym Jorku. Obecnie nadal możecie odwiedzić Central Park w studiu filmowym w Kalifornii, a bilety dostępne są na stronie internetowej www.wbstudiotour.com. Pewnie zastanawialiście się również, gdzie znajduje się fontanna, przy której cała szóstka tańczy do piosenki I'll Be There For You. Wiele osób myli ją z Bethesda Fountain, która zlokalizowana jest w Central Parku. Inni myślą, że jest to The Pulitzer Fountain, która znajduje się przed hotelem The Plaza. A inni z kolei myślą, że jest to ta w Washington Square Park. W rzeczywistości czołówka do serialu również była filmowana w studiu w Kalifornii, a sama fontanna odwzorowana jest na tej znajdującej się w Bostonie, która zaprojektowana jest w stylu europejskim. Przez pierwsze lata serialu większość postaci zmagała się ze znalezieniem stałej pracy. Początkowo Rachel i Joey pracowali w Central Park, a Monika w barze szybkiej obsługi. Does anybody need coffee? Yeah, over here. Będąc już w Nowym Jorku, możemy odnaleźć budynki, w których nasi filmowi przyjaciele pracowali, a część z nich nawet zwiedzić. Yeah, I work at Bloomingdale's and I might know of a job possibility if you're interested. W sezonie trzecim Rachel dostaje propozycję pracy w Bloomingdale's od Marka, o którego los był chorobliwie zazdrosny. Ten prestiżowy sklep zlokalizowany jest przy wschodniej 59. ulicy, pomiędzy alejami 3 i Lexington. Jest to obowiązkowe miejsce dla wszystkich fanów mody. W serialu
rozpracuje w Muzeum Historii Prehistorycznej. W rzeczywistości muzeum takie nie istnieje. Co ciekawe, w odcinku ten z macicą Phoebe, rozpróbując złamać segregację na stołówce, siada przy środkowym stoliku, mówiąc: We work in a museum of natural history. W rzeczywistości amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej zlokalizowane jest przy Central Park West i zachodniej 79 ulicy. Więcej informacji na temat tego muzeum możecie zobaczyć w moim filmie o trzech najczęściej odwiedzanych muzeach w Nowym Jorku, klikając w link poniżej. Zanim Monika została szefem restauracji, Alessandro przez krótki czas pracowała w amerykańskim dinerze stylizowanym na lata 50. o nazwie The Moonens Diner. Hi, Monica! W rzeczywistości miejsce to istniało na rogu 6 Alei i Canal Street aż do 2012 roku. Obecnie znajduje się tutaj nowo wybudowany hotel The James. Przez większość serialu dla widzów nie jest jasne, na czym polega praca Chandlera. Nie jest to również jasne dla samych przyjaciół, co w odcinku Ten z embrionami doprowadziło Monikę i Rachel do utraty mieszkania, kiedy to Rachel odpowiedziała, że Chandler z zawodu jest transponsterem. Transponster! W rzeczywistości Chandler pracował dla firmy IT jako IT Procurement Manager, co w przybliżeniu możemy tłumaczyć jako menadżer do spraw zamówień zaopatrzenia. A budynek pokazywany w serialu to w rzeczywistości The Solo Building, który znajduje się przy zachodniej 58 ulicy pomiędzy alejami 5 a 6. Największym osiągnięciem filmowym Joeya była rola lekarza w serialu Dni naszego życia. I'm Dr. Drake Ramore, your sister's neurosurgeon. W rzeczywistości serial ten istnieje do dziś, a jego odcinki emitowane są od 1965 roku. W sezonie trzecim Joey dostaje rolę w teatrze The Lucille Lortel Theatre, który zlokalizowany jest za mną. I to właśnie tutaj Joey zakochuje się w swojej teatralnej partnerce. Teatr ten istnieje do dziś i znajduje się pod adresem 121 Christopher Street w West Village. No i na sam koniec Phoebe. Phoebe w serialu gra na gitarze, śpiewając i komponując piosenki, a także jest masażystką. Jej najbardziej popularnym utworem jest piosenka pod tytułem Smelly Cat. Smelly cat, smelly cat. To już wszystko na dziś. Zastanawiam się, ile razy obejrzeliście całą serię Przyjaciół lub które odcinki są waszymi ulubionymi. Piszcie odpowiedzi w komentarzach poniżej, a jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, nie zapomnijcie subskrybować, by nie przegapić kolejnych odcinków Nowego Jorku po polsku. Do zobaczenia!